Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Witam pana. Dzień dobry. Witam pana. Witam państwa. Banki centralne do swojego instrumentarium wprowadziły forward guidance, czyli swego rodzaju obietnicę utrzymania stóp na niskim poziomie pod warunkiem spełnienia określonych warunków makroekonomicznych. Jak pan ocenia skuteczność tego typu instrumentu? No, na razie jest dość wcześnie, żeby jednoznacznie ocenić skuteczność tego instrumentu. Ten instrument jest stosowany relatywnie niedawno, może od 2 lat przez Fed, zdaje się, prawda? Ostatnie 2 lata, więc po wielu latach dopiero będziemy mogli powiedzieć, jak skuteczny był ten instrument. Wydaje mi się, że on jest skuteczny. Znaczy, Fed osiągnął, czyli amerykański bank centralny, na pewno jeden sukces. I to pokazuje ostatni rok. Znaczy, udało się rozpocząć wycofywanie skupu aktywów, prawda? Bez wywoływania jakichś gigantycznych turbulencji na rynkach finansowych. Oczywiście lato 2013 to są pierwsze sygnały, że skup aktywów będzie wycofywany i na rynkach dochodzi do turbulencji, ale później właśnie Fed wykorzystuje ów forward guidance, czyli daje rynkowi sygnał, że będzie utrzymywał stopy procentowe jeszcze długo po tym, jak skończy się skup aktywów i wahania cen aktywów na rynkach się stabilizują. Czyli moim zdaniem jak na razie ten instrument został wykorzystany skutecznie, ale to jest relatywnie nowy instrument, prawda? W ogóle żyjemy w czasach, w których banki centralne wykorzystują bardzo różne instrumenty polityki pieniężnej. Zwykle instrument był jeden, krótkoterminowa stopa procentowa, prawda? Teraz mamy wiele instrumentów, forward guidance, stopy procentowe, skup aktywów, prognozy, bo też prognoza stóp procentowych to też jest trochę co innego niż forward guidance. Bo forward guidance to jest określenie, w jakich warunkach mogą nastąpić zmiany stóp, prawda? A prognoza to jest raczej wizja tego, gdzie te stopy będą. Parametry forward guidance się zmieniają. Stopa bezrobocia pojawiła się, teraz znika. Jak to może wpływać na skuteczność forward guidance, czy też na wiarygodność banków centralnych? No na pewno fakt, że banki centralne zmieniają parametry polityki pieniężnej, czyli w zeszłym roku Rezerwa Federalna czy też Bank Anglii określiły pewne poziomy stopy bezrobocia, które będą krytyczne dla zmiany stóp procentowych. Kiedy okazało się, że bezrobocie spada szybciej, to Bank Anglii w ogóle zrezygnował z określania poziomu bezrobocia. Fed przywiązuje do tego mniejszą wagę, czy też zrezygnował, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale to się rozmyło. No, na pewno ma to jakiś wpływ na wiarygodność, prawda? Znaczy na pewno utrudnia to rozumienie tego, co banki centralne chcą przekazać. Czyli tak naprawdę, kiedy może nastąpić pierwsza podwyżka stóp procentowych, prawda? Znaczy, trudniej jest wyłapać ten moment. Ale też, tak jak powiedziałem, forward guidance, czyli sterowanie oczekiwaniami na poziom stóp procentowych i tak naprawdę sterowanie warunkami, przy jakich nastąpią zmiany stóp procentowych, jest to narzędzie relatywnie nowe, prawda? Banki centralne też go się uczą dopiero. No więc w naturalny sposób dochodzi do pewnych zgrzytów. No to, że zmieniają się warunki, jakie są ustalane przez banki centralne, na pewno nie ma dobrego wpływu na wiarygodność tej polityki, ale ja też rozumiem, że czasy są tak wyjątkowe, że pewne przesterowania polityki są konieczne. A jak może ewoluować swego rodzaju forward guidance widoczne w komunikatach Polskiej Rady Polityki Pieniężnej? Nasz forward guidance jest dość specyficzny, ponieważ tak jak powiedziałem, w czystej postaci forward guidance to jest określenie warunków, przy jakich nastąpią zmiany stóp procentowych. Zwykle w przeszłości, w normalnych czasach, rynek sam prognozował, kiedy bank podniesie stopy procentowe, patrząc na to, jaka jest presja inflacyjna wzrost PKB. Teraz banki centralne na Zachodzie określają warunki, przy jakich nastąpią zmiany stóp, po to, żeby wpłynąć na długookresowe stopy procentowe. U nas nie ma takiego forward guidance. U nas jest prognoza, prawda? Prognoza, że bank nie zmieni stóp procentowych do określonego czasu, prawda? Czyli do końca trzeciego kwartału na przykład. Czas nie jest żadnym warunkiem o znaczeniu ekonomicznym, więc to jest pewnego rodzaju prognoza, czyli trochę coś innego niż forward guidance. I teraz pytanie, czy nasz bank centralny użyje kiedyś forward guidance, czyli czy zacznie wprowadzać jakieś warunki konieczne, których spełnienie musi być konieczne, żeby nastąpiły zmiany stóp procentowych? Wątpię. Wydaje mi się, że u nas nie ma takiej potrzeby. Na Zachodzie banki wykorzystują ten instrument po to, żeby obniżyć długookresowe stopy procentowe, czyli żeby wykorzystać w maksymalny możliwy sposób możliwość stymulacji gospodarki przez politykę pieniężną. My nie jesteśmy w tak trudnej sytuacji gospodarczej jak kraje zachodnie. To znaczy, proszę zobaczyć, że wciąż mamy stopę nominalną banku centralnego na poziomie wyraźnie dodatnim. Gdybyśmy chcieli stymulować gospodarkę polityką pieniężną, powinniśmy po prostu tą stopę procentową obniżyć.
prawda? Czyli u nas prognoza stóp procentowych ma za zadanie tylko w pewnym sensie ułatwienie rynkowi prognozowanie, gdzie te stopy mogą się znaleźć i przez to obniżenie wahliwości cen aktywów, ale nie obniżenie w ogóle rentowności obligacji. Więc i wydaje mi się, że w taki sposób Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie prowadzić tą politykę, czyli będzie raczej wysyłać sygnał co do tego, kiedy widzi w przyszłości pierwsze podwyżki stóp, czyli będzie starała się sterować prognozami rynkowymi, ale nie będzie wprowadzała czystego forward guidance, czyli określania warunków, kiedy te stopy procentowe, przy jakich warunkach gospodarczych one się zmienią. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.